Słuchajcie, bo tak sobie pomyślałem. Przez cały ten wywiad, który oglądaliśmy przed chwilą, nie? Już po 4 minutach miałem taką myśl, kiedy on zaczął tam gadać te swoje mądrości. Ja pierdolę, nie chcę takiego życia. W sensie, nie chcę nigdy być... Żeby się zrozumieli. Nie chcę, raz, że nie chcę mieć takiego myślenia. Dwa, nie chciałbym skończyć w taki sposób jak on. Nie mam pojęcia, co ten człowiek może mieć w głowie, by myśleć w taki sposób, czy on na pewno żyje w zgodzie ze sobą, bo tam w wywiadzie wiele razy potrafił sobie zaprzeczać, nie? Od, no właśnie ten najsłynniejszy, najwcześniejszy po prostu motyw to, że generalnie zachęca do tego, by kobiety się nie wstydziły, się mogą ruchać na lewo i prawo. Chwilę później nazwać się wprost szmatami, dziwkami i no, wyzywać się, no to chyba jednak nie zezwala, tak? W sensie, to jednak jest jakiś powód, by się wstydzić, no bo ja gdybym był kobietą, nie chciałbym być nazwany szmatą, nie? To jest taka moja myśl przez cały film i jedna rzecz też mnie przeraża, to, że on z całkowitym neutralnym opowiadał o tym. Jak on tam mówił, że ćpa, bierze, wiesz, robi te wszystkie... Czyli nagrywasz? Tak, ja zacząłem nagrywać. Okej. Okay. A dziwisz się w momencie, kiedy wprost było widać, że on nie jest trzeźwy. To... Właśnie nie wiem tego, bo on się zachował bardzo dziwnie. On... No poczuł się przez... Nie, on był zćpany. Dziwnie się kręcił, jakby wiesz, nie mógł usiąść w miejscu. Nie wiem, czy to jest wynik tego, że po prostu na jakieś... Jakieś głupie miny robił? Nie, nie mam pojęcia, Co jak ziemia pół mordę wykręcało czasami. Jest. No to nie macie fulla w Ultimate'ach, nie? Już mamy fulla. Mamy fulla. No to ty, Pablo i Serbici, kto jeszcze? I Uzar. I Żel. A, spoko. Gruby, bo ty chciałeś pogadać na ten temat właśnie. Co cię zafascynowało w tym? Wiesz, oglądałeś to pierwszy chyba, nie? Nie oglądałem tego w ogóle. Ja po prostu gdzieś zopałem takie ej, to istnieje. I no. Pomyślałem, czy nie wiem, czy nie słyszałeś może o tym i wow, to jest... Wybrałeś? Ten film, który po prostu obejrzy sobie na Netflixie, bo po prostu i później wpatrujesz się w ekran dobre z 3 minuty, bo nie wiesz, co się właśnie wydarzyło. Było tak zajebiste, nie? Chłopaki, bo ja ogólnie teraz... Ja te bardzo sobie chciałem zebrać, wiesz, myśl, zebrać jakieś pomysły, że a propos tego, a propos jego podejścia, a propos tego, jak się zachowuje, a propos tego, że on ma naprawdę smutne życie i tam się śmieli już w pewnym momencie, że pewnie mówi takie rzeczy, bo ktoś go bardzo, bardzo, bardzo skrzywdził. I to nie jest tak, że jestem zły za jego poglądy. Ja nie mogę być zły za jego poglądy. Mi jest przykro, bo widzę, jak bardzo nie tylko w to wierzy, ale tym żyje. No, ktoś jak nie wielu wybrał osobom musiał wejść na banie tym swoim myśleniem i faktycznie przekonać te osoby. On jest, pamiętaj, że on jest osobą bardzo medialną. W tym momencie osoby porzucone, osoby po zerwaniu i tak dalej, słyszą go i mają takie, ej, on damn, dobrze mówi. Make jak sense. Pod sam koniec usłyszałem, że jego takim, że jego mindsetem kieruje na przykład postać Andrew Tate'a, to już dobiło mnie to. I go dopiero przestał lubić, bo zmienił religię. Nie z gości, nie? Ja jestem zafascynowany, jestem przerażony tym, jak bardzo ten człowiek się stoczył. On też nie ma do końca świadomości tego, że jego ten hedonistyczny do granic możliwości styl bycia jest czymś, przed czym kurwa, każda możliwa cywilizacja na tym świecie ostrzegała ludzi, że nie doprowadźcie się do takiego stanu. Najpopularniejsza Sodoma Gomoria. Miasto, które żyło tak. Fuck. No, w sensie... Wow. Oczywiście kiedyś nie było może dziwek na każdym kroku, narkotyków tak łatwo dostępnych, internetu i TikToka, czegokolwiek, tylko że pewnie istniały w przeszłości też takie motywy, które były pogardzane, a były szeroko dostępne oraz legalne przez prawo. Kiedyś było po prostu więcej dziwek, a nie dziwek internetowych. Okej, okay, też. Może być. Jeszcze było internetu. No, jak to się dzieje? To się, o, i kolejna rzecz. Ale to nie wiem, czy przejść teraz od razu do tego i to wykorzystać, czy przejść później. Ten człowiek się stoczył i moglibyśmy powiedzieć, że to przez branżę, w której jest. Dokładnie z tego samego kanału wywodzi się Masny. Jeden z najlepszych kanałów, które oglądam prawie co drugi dzień. To jest taki rozstrzał. Oglądam Masnego? Często oglądam Masnego. On dalej nagrywa? Tak. Ja wiem, że on jakiś prowadził kanał, ale przestał.
Nie, prowadzi dalej. Nie, przestał to już jutro chyba. Tak. To już jutro, a to tak. Jeszcze było z grupy Abstra. No. No tak, to przestał. Inaczej, jakoś tak. Ale nie, bardzo lubię go posłuchać, bo on naprawdę fajnie, przyjemnie mówi. I go się słucha z zaciekawieniem. Tak, bo on raz, że potrafi mówić, dwa, że no widać, że nawet jeżeli się można z nim nie zgadzać poglądowo, bo tam można zrobić takie motywy, z tym może się nie zgodzić, na przykład ja, ale generalnie widać, że gość się przygotowuje do filmów i no nie rzuca pustymi słowami, nieprzemyślanymi, jak pasus. No, u niego, u Masnego jest reakcja myślę, mówię, u pasu to jest mówię. Mówię i mówię. I mówię. Nepiek, i nie przestaje. O, czułem ogromny dyskomfort, na przykład w momencie, kiedy zaczęła być, była rozmowa a propos przede wszystkim związku Rewa. Bo tam jest ten Rewo, nie? Ten współprowadzący Zgrzytu razem z Gimperem. I kurwa, proszę. No i Rewo tam się jakoś, nie wiem, wyspowiadał, że jest w związku, nie? Czy no, powiedział o tym swoim grzech, że ma taki grzech, że jest w związku 6-letnim i pasek chyba nie mógł tego zdzierżyć. Zabolało go to. Ja, że go to zabolało, widać było, że go zabolało. Dwa, że ja myślę, że go bardziej zabolało to, że to psuje jego światopogląd, że znalazł się ktoś, kto może popsuć jego światopogląd, że jak to kurwa samemu nie chcesz pobyć? Tak bardzo się starał, jakby zburzyć to, że to nie ma sensu przez cały czas. Z różnych stron starał się do tego podejść, że no to ale co, jak i ty wy razem pracujecie? I dla ciebie to jest dobre? Ty jesteś normalny? Wiesz, tak jakby starał się go zwyzywać? Mam wrażenie, że starał się go zwyzywać, starał się mu pokazać, że ale ty masz świadomość, że jesteś głupi po prostu, że zaufałeś komuś na tak długi okres czasu. Jego, mówiłeś, że jego nie oglądało się nieprzyjemnie, jego po prostu słuchało się nieprzyjemnie. No to coś mi się wydaje, że to przez coś co brało chyba przed filmem. Nie. To znaczy nie. Bo fakt sam ćpa. Fakt sam ćpa. No tam to... Ja też strasznie mnie rozbawiło jego podejście. Okej, miałem z tyłu głowy, okej, on ma takie podejście. Czyli teoretycznie mógłbym go połączyć z tym, tak wiesz, po prostu w głowie miałem i nagle słyszę... Nie wiem, co to są uzależnienia, po tym jak mówił, że totalnie ćpa. Nie wiem, co to są uzależnienia, nigdy nie czułem, ale się uzależniony. Nie wie, co to jest uzależnienie, po tym jak mówił, że jego matka była uzależniona. Mówi, że nie istnieje coś takiego jak alkoholizm, bo z tego można wyjść. Tak. On sobie sam zaprzeczał na każdym kroku. Oczywiście. Powiedział, że doszło. W ogóle nie rozumiem tego, doszło do takiego momentu, że alkoholicy nie piją. Nie rozumiem. Chyba był jakiś żart, że. Właśnie też do końca strzeliłem ten żart. To miało nic nielogiczne, nie? Dla mnie przykładowo. W sensie, ja rozumiem, o co chodzi, że alkoholicy nie piją, no bo są. Chcą odejść, no ale chcą odejść od tego, bo mają problem. Nie rozumiem. Ja też nie czuję kompletnie. Zaproś Pasuta na jakąś terarię czy coś, to pogadamy. Nigdy w życiu. Nie chciałbym być wokół tej osoby i nie chciałbym się też kręcić, bo jako youtuber być może mam jakąś okazję w przyszłości pogadać z kimś z branży, który jest znany i sławny. Nie chciałbym ale kompletnie. Tak nie masz. To bardziej chyba z nikim co do czynienia fejmu. Mam wrażenie. Nie, czy nawet nie mam. Nawet nie mam podbicia do fejmu. Byćmy, nie wiem, za mała zasięgi czy coś. Po prostu nie jestem tak. Nie jestem z tego mainstreamu. Nie jestem z tego mainstreamu. Tak mam wrażenie. Przypomnę ci, że Boxdel był u uczelnika, który dogaduje się z. Not funny. Więc no proszę. Dlatego, że oni też go wrabiali, chyba mam wrażenie, że. No na pewno. Samym go zamknął, kurwa. Dobra. Panowie, pasut, bo znowu wracamy do nieszczęsnego. Ej, dobra, ale co tam mam zrobić, chłopaki, bo ja nie wiem. O, dobra. Zabij się! Ja mam podejście, że okej, każdy może mieć swój światopogląd, no ale kurde, w momencie, kiedy jesteś naprawdę medialną osobą i mówisz to z takim. Jedno to być medialnym. Drugie, to jeżeli to mówisz z takim przekonaniem. Jeżeli ty jesteś przekonany o czymś, to Dame z łatwy sposób przekonasz do tego innych.
No i ma, że dla mnie na przykład ma całkowite prawo to zrobić. Nawet jeżeli będzie szkodził, nie? Z mojej definicji wolności słowa to wynika, że nawet jeżeli ty jesteś w stanie zaszkodzić, póki nie mamy jeszcze tego prawa, czyli nie zachęcasz ludzi do masowego mordu, coś w stylu, to masz prawo powiedzieć, co chcesz, nawet jeżeli to będzie szkodliwe. I on to zrobił, tylko niech się przygotuje z tym, że ludzie się mogą z nim nie zgodzić i mogą go skrytykować za to, co wymyślił. I to się właśnie teraz dzieje. Wychodzi, że się z nim nie zgadzamy i uważamy, to, co robi, jest szkodliwe. Czy bo to pokazałeś palcem, że tak, to, co on zrobił, jest full szkodliwe. W sensie jego myślenie jest full szkodliwe. I tak jak zaraz zada sobie pytanie, ile osób przekonał, nie mam pojęcia, ale nie wierzę w to, że 100% osób, które obejrzało ten film, powiedziało sobie, co on kurwa gada? Tylko tam znalazł się ten pierwiastek jakiś? Właśnie jest nisza pomiędzy właśnie... Damian pewnie był przed Pilowcem. Damian tak. Incele Red Pilowce, ta nisza właśnie tych zjebów. Duplo... To jest Duplo? Zdajcie sobie sprawę, za takie gadanie możesz dostać kiedyś w nos w tym swoim... No, ale... Możesz wejść za mnie. Zakopanym. Nie wchodzę. Jak nie wchodzisz? Mam dostać w nos, bo... Bo mówię, nie zrobić cele i Red Pilowcy są zjebane. Brat, chcesz wejść? No, bo nie masz otwartych oczu. Strasznie mnie bawi, jak w każdym momencie, jak masz sytuację, że typu Red Pill, typu ci antyszczepionkowcy, masz przez cały czas, takie, bo my znamy prawdę. Bo on zna prawdę, bo on wie czegoś, czego my nie wiemy. Nie wiem, wzór skróconego mnożenia czy coś takiego. Właśnie to też kurwa dla mnie zabawne, bo ja naprawdę mam w dupie to, czy ktoś jest Red Pillowcem, czy nie. Ja się mogę ewentualnie pośmiać z niektórych tam postulatów, niektórego sposobu myślenia, które dla mnie jest, nie wiem, głupi albo nieprawdziwy, ale nawet jeżeli ktoś jest pilowcem, okej, okay, mam to gdzieś, nie? W sensie to jest twoja sprawa, tylko bierz pod uwagę fakt, że jest jeszcze blue pill, tam jakiś black pill, white pill i są różne perspektywy na świat. To są w ogóle te pilowce. To są po prostu ideologie, które sobie ludzie przypisują do, chyba głównie kręci wokół relacji międzyludzkich, nie? Te tak. Ideologie. No to masz różne podejście do relacji międzyludzkich, i coś się nazywa właśnie Red Pill, Blue Pill i tak dalej. Jakby... Najlepsze jest to, że no. głównie jeżeli patrzymy na w pełni początki, to powinno być tylko Red Pill i Blue Pill, bo ludzie to zaczęli wrzucać do pierdolonego Matrixa. Da. Sorry, jem wojny grona, ale myślę sobie, że też cholera jasna. Masz różne perspektywy na świat. Nie? I nawet no. Jeżeli się z jedną zgadzasz i uważasz tą drugą za nieistotną, nie wiem, nieprawdziwą, jakby musisz też zaakceptować ten fakt, że niektórzy patrzą na to inaczej. Niektórzy mają inne wartości. No i trzeba tu jakoś, nie wiem, debatę zrobić, nie, jakoś współżyć, nie? Jakaś synergia musi być. No, na świecie żyją socjaliści, nie mam pojęcia, jakim trzeba być zwanym być socjalistą. Ale no, żyją socjaliści, no i trudno, no trzeba przeżyć ten fakt, nie? I nawet jeżeli ktoś wyskakuje z taką wizją na świat, że to byłoby lepsze rozwiązanie niż aktualny system, no to mogę się z nim nie zgodzić, ale nie będę przecież gościa atakował jakoś bardzo mocno. A mam wrażenie, że Red Pillowcy nie mogą zdzierżyć tego, że ktoś patrzy inaczej. Że jak masz chociaż lekko inne patrzenie na świat, że jak zaakceptujesz fakt, że może istnieć przyjaźń damsko-męska, to ty już jesteś dla nich skreślony, jesteś na poziomie jakiegoś neandertalczyka inteligencją, nie? Nazwą cię idiotą, nagrają na twój temat film, Andrew Tate coś tam o tobie powie. Piosenkę dopiero wtedy nagrają piosenkę. Panem debilem jest idiotą. Właśnie też propos tej przyjaźni damsko-męskiej, bo tam też się pojawił w tym wywiadzie ten zarzut, że nie jest jedynie coś jak przyjaźń, nie? I on się tam pyta, czym jest za cholery przyjaźń. On to porównał do psa. Znaczy... No pies jest full lojalny, nie? No. Tylko, że no, relacja z psem jest na trochę innych zasadach niż z człowiekiem, no. No. Pff, nie wiem, no, wejdziesz w konwersację z psem? Czy dobra, kogo ja pytam grubo? O jak? Jasne. Wiedziałem. Wiedziałem. Nie, możesz powiedzieć coś jak chcesz. Za jakie pieniądze jestem twoim kolegą? No bo bądźmy szczerzy, tak samo jak pastor powiedział, nie istnieje przyjaźń, istnieje tylko relacja ta... ekonomiczna. No. Biznesowa. Ekonomiczna. Ekonomicznie? Nie, dzisiaj nie jem. Ekonomicznie mi się nie spina.
relacja tylko i wyłącznie biznesowa. W zasadzie można się śmiać, oni te, tak jak powiedziałem, że wcześniej śmieli. Kościół wygląda na naprawdę jaki... rozwalonego. Właśnie to pokazuje też, w jakich on rejonach się obraca, nie? Z jakimi ludźmi. Że on nie jest w stanie pokazać palcem, że o, to jest mój przyjaciel, to jest moja przyjaciółka. No, bo nie jest w stanie w takim razie, no. Nie pokazuje się palcem. Jak chcesz kogoś pokazać, to otwartą dłonią, bo wskazywanie palcem jest... Pest. No jesteś toksyczny, Kamil, że tak robisz. Pomnij, dlaczego wzięliśmy faka? Pomnieć wam Niemców. Wiesz, co się nie robi do faku? Nie robisz te zdjęcia mojej karty bankomatowej. Ale w tym z dwóch stron. Z drugiej strony zapamiętałem. Nie kradnie się blika jakiemuś dziecku. Przypomnienie dla tego, z które zapomniały. Dałem fakowi moją kartę, żeby zapłacić za bilety. Faku automatycznie wyjął telefon, zrobi sobie zdjęcie tej karty z dwóch stron. Fun fact, w ostatnim odcinku na temat nieśmiesznego są cyfry. Jest mały easter egg. To, no wiecie co, no. Nie ma, chyba. Jest? Jest. No to w takim razie jest. Mogę powtórzyć, może mogę powtórzyć. Weź powtórz, bo ja nie powiem. Umarłeś, ojej. Nigdy więcej. A mi się wydaje, że po prostu nie pamiętasz. W ogóle lubisz się bawić? Nie! Znaczy, można mi się wydaje, że... A tam też było takie coś, że jak pracuję z kimś, to tu w ogóle nie jest przyjaźń, nie? Na przykład... Ja mam ten kpinę, nie? Chyba. Faktycznie masz. Mam, no. Musiałem sprawdzić telefonie, bo nie byłem pewny. I na. Miał nieśmieszny? No i jakby... My tam oczywiście, że z partnerami biznesowymi, no bo mamy z tego kasy, nie? Ale też nie ma takiego czegoś, że... My tylko gadamy w momencie, kiedy gadamy film, bo jesteśmy przyjaciółmi. Nie, ja mogę na pewnym luzie, nie wiem, czy jakbym miał potrzebę. Tak powiem, jakbym miał potrzebę się wypłakać czy coś, to mogę sobie do niej iść, na spokojnie sobie wysłuchaj. Nie? Mam to zaufanie u niej, że ona z tym nigdzie nie pójdzie, nie? Gdzie ma pójść? Jak się teraz mogę, to wiesz, jak przyjdzie jakiś widz i jakaś widzka coś i ja się jej wygadam, to ona może pójść do swojej koleżanek i zacznie sobie gadać tam. Nie ma takiego zaufania. Nie ma zaufania, bo to ja sobie nie znam, nie? To jest ta różnica między jakimś randomem, albo jakimś kumplem, a przyjacielem, przyjaciółką. Pablo zauważyłeś, że nie oznaczył nas w tej wiadomości? Co więcej, ja powiem wam szczerze, jak teraz, jak sobie gnoiliśmy nieśmiesznego w poprzednim filmie, no? Przecież ja gadałem tylko o rzeczach, które mam świadomość, że mogę powiedzieć, a przecież są rzeczy, które on mi opowiadał. Czułem, że on chyba tak jakby z jakiejś naszej relacji chciał mi się wyspowiadać. I są te rzeczy, których nigdy nie wypomnę. Mimo, że gościa nie lubię. No bo nie lubię, przepraszam, on tak sobie zbudował już reputację, że mam bardzo negatywne zdanie o nim. To nigdy nie powiem o rzeczach, które mi powiedział w tym momencie, kiedy uznajmy, że jakaś relacja między nami była, nie? A czyli w chuja nas zrobiłeś? Czemu was chuja zrobiłem? Niby? Nie no, powiedział wprost, że ej... Nie mówcie nikomu. No co? A, ja na przykład powiedziałem. No. Ale... A tak, bo ja wam powiedziałem cokolwiek, no. A jak na nazwisko ma nieśmieszne? On to chyba oznacza... On chyba... Nie wiem dlaczego, ale wiem jak. Znaczy, powiedzenie jego nazwiska na filmie, nie mówcie jego nazwiska, ale powiedzenie jego nazwiska na filmie nie jest czymś... Straszne, ponieważ gość pokazał swoją twarz, no to już nie jest prywatny, nie jest już na nim mowy. No tak, chcę wiedzieć, bo chcę... Tylko pamiętaj, że jak on pokazał twarz, to miał 16 lat i nie bał się żab. Bo mówi w liczbie mnogiej, nie śmieszny, śmieszny brat. Tak. No na to nazwisko. Ferho. Ferho. Fernandez Santos. Andrew Tate, taty, Andrzej Tatowski. Tatowski. Dobra, wróćmy do... O, ty, ny, i, cy, z, a. Wróćmy do tego, co gadaliśmy. Dżdżownica, dżdżownica, grzech, żółka. Czy był jeszcze jakiś taki motyw, który was przerażał, jak... Kaście. No, głównie o ćpanie chodzi. Ten kot, który się wziął znikąd. Ten kot mnie przeraża, ja nie wiem skąd on... On się tam siedział. On sobie przydawał pompę, on też był uspizgany. Mnie najbardziej przeraża to, że Gimpek jest mocno za właśnie terapiami i się nie odradzał ani słowem. A to fakt jeszcze, jakby wypowiadanie się na temat terapii, wow. Wiesz co, jeżeli chodzi o to, że oni tam mało mu wchodzili w zdanie, bo to było widać, że pozwala im mówić co chcą, tak?
co chce, to mi się wydaje, że to jest chyba taki content, no bo pozwoli mu powiedzieć, co bardzo by chciał. Gdyby zaczęli mu wytykać, że nie, tutaj się, tak często mu wytykali, nie? Że ej, tutaj się nie zgadzasz, ponieważ to i tamto, to mam wrażenie, że wtedy to nie byłby ten content, gdzie oni pozwalają mu się wypowiedzieć, nie? Bo co innego, gdyby to była jakaś debata z Pasutem, jak powinna wyglądać, nie wiem, relacja między ludźmi, to wtedy tam Pasutę można byłoby wypunktować na niektórych polach, na każdym polu, ale tutaj pozwoli mu się wypowiedzieć, żeby on miał tą możliwość całkowitego, swobodnego wypowiedzenia się, nie? Czasami oczywiście w niektórych przypadkach widać było, że chłopacy coś nie wytrzymywali i po prostu mówili, że nie, no, dobra, pierwsze rzecz bzdury, nie? Dziwisz się. Nie, no ja bym chyba tam sobie nie trzymał, ja całkowicie nieudawanie wzdychałem w momencie oglądania tego filmu. Ja po prostu brałem większe oddechy, bo w niektórych przypadkach ja psychicznie miałem takie, że dla mnie to jest za dużo. A mnie gdy się wkurzał, no to całki sobie liczył, żeby się odstosować. Dziecka, to się wynik! Ja bardzo dużo słucham, ogólnie dużo rzeczy słucham, jak jestem tam w domu, pracuję, rysuję, gram, to uwielbiam sobie posłuchać jakieś takie ciekawsze rzeczy, nie takie na wyluzowanie się, tylko na przykład, nie wiem, kurwa, jakąś debatę na kanale zaraz sobie posłuchać, nie? To jest fajna sprawa dla mnie, to dla mnie na przykład to było za dużo. Poziom głupoty, poziom pieprzenia, poziom tych przekleństw, tego obrzydliwego stylu życia, gdzie mam świadomość, że gościu nie żartuje, nie robi żadnej persony z siebie, tylko w tym momencie całkowicie otwarcie mówi, jak wygląda jego życie. Dla mnie to było... Nie wiem, chciałbym opowiedzieć kolejny raz film. Tak, jaki głupi film oglądałem ostatnio. Jaki film lubisz? Pamiętasz ten film o superbohaterze, co oglądaliśmy? Człowiek Ważka? Człowiek Ważka. Nie, to był superhero movie. Ale Super Ważka, ja pamiętam, kojarzę coś w tym stylu, że gościu po prostu na przykład był na tym, na, jak to się nazywa, na suficie i po prostu sikał na babcię swoją. Co ty gadasz? Mi się wydaje, że taka swojego domu po prostu. No to już wiesz, co oglądaliśmy z gry, nie? Wierzę Fakowi. Ale coś obrzydliwi! Ja? No dobrze, no trochę. Ty gadasz z psami. Ty gadasz z psami, psycholog, się do mnie nie oddaj. Przypomnę ci, że Rzępik mówił, że jest... O kurczę, kula! Co Rzępik mówił? Ja Rzępika nie słucham, bo ja nie gadam z psami. Ale to jest... Kurde, właśnie, to był też podjazd w tym filmie na religię bardzo mocno. Po prostu w ogóle nie czai, czym jest religia. Mam to w dupie, że gość jest niewierzący, albo nawet jeżeli uważa religię za coś złego, że... Jego zdaniem on sobie poradzi lepiej bez niej. No właśnie widać, jak sobie poradził, tylko powiem, że akurat jakbyśmy potraktowali go jako przykład, że da radę żyć bez religii, to byłby całkowity powód, że powinniśmy wszyscy pójść od razu na chrześcijaństwo. Tak tylko mówię, nie? Oczywiście nikogo nie nakręcam ani nic, ale no... Ale... Pasut nie czai kompletnie na czym polega religia, bo on podał przykład, że to jest tylko do tego, byś się martwił, do tego, by ci zakazywać. No w sumie to tylko takie argumenty podobne, że religia jest po to, żebyś tylko się zamartwiał oraz żeby ci zakazywać coś, co może być fajne. Że jest zbudowana tylko na takich właśnie zakazach, nakazach itd. itd. Po części ma rację, tylko że nie opiera się to tylko na zakazach. To jest właśnie bardzo negatywne streszczenie. Nie tyle, że streszczenie, bardziej taka TikTokowa dawka głupoty. Dużo osób przez samą religię ma siłę, żeby praktycznie budzić się następnego dnia i iść do pracy, czy cokolwiek, nie? Nie zależy do tego, czy wierzycie, czy nie, po prostu jest mnóstwo badań, które wykazują fakt taki, że no, funkcjonowanie religii w społeczeństwie działa bardziej na plus, tak ogólnie rzecz biorąc, nie? Może nie dla wszystkich, być może faktycznie ktoś sobie radzi lepiej bez niej, ale ogólnie. Więc jestem ciekaw właśnie, czy Pasut sięga po jakieś lektury, wypowiadając takie zdania, że czy on to robi na podstawie swoich własnych doświadczeń, czy być może on faktycznie obserwuje społeczeństwo, czyta jakieś rzeczy
I na podstawie tego ocenia. Pies, który jeździł koleją. Na pewno. Zdziwiłem się, jak powiedział, że przeczytał książkę Jordana Petersona. Tylko właśnie nie znam tej książki dokładnie, bo ta powiedział, że to jest jakieś 12 kroków do radzenia sobie w życiu, coś w stylu. I mam wrażenie, że to jest jakaś taka właśnie przyziemna książeczka dla... nie dla jakiejś specyficznej, wąskiej grupy, która bardzo by chciała się zagłębić w tajniki życia psychicznego, że ogólnie no, tej sfery psychicznej, tylko bardziej to jest coś w rodzaju guidance, poradnik, jak wstać z łóżka poprawnie. Ale musimy zobaczyć, nie znam tej lektury, tylko mówię, po tytule już miałem takie wrażenie, że... Ja wiem, kim jest, wiecie, kim jest Jordan Peterson, no? Ziomo. To jest taki ziomot, tam ma dużo wykładów, nie wiem co on teraz dokładnie robi, ale jak ja jeszcze zaczynałem wchodzić w internecie w takie bardziej poważniejsze rejony, poza Minecraft Capsule Rappers, to właśnie Jordan Peterson górował w tych rejonach, dając te swoje takie myślenia. Ten człowiek nie gada zbyt dużo głupot, powiedziałbym wręcz, że bardzo mądrze gada, ale no to jest taki coś w rodzaju coacha, bardziej spokojnego, bardziej konkretnego coacha. Osoby, które coachują, to są zwykle zjeby. No, Jordan Peterson nie jest do końca takim coachem, taki bardziej wykładowca. Wiesz, do gości ma łeb, nie? Tylko się zdziwiłem, że Jordan Peterson, że po Jordana Petersona lekturę sięgnął sobie paso. To dla mnie, jakbym tak usłyszał, to dla mnie działałoby na plus, nie? Że o, okej, okay, fajna, być może nawet fajna lektura. No ja mówię, nie czytałem niestety, nie? Moją najnowszą książką zdobyczą w Empiku to Kwanty dla debili. Fizyka kwantowa. Hmm. Myślałem, że kolejna autobiografia Elona Muska. Elona Muska? Czekam na kolejną. Mam nadzieję, że ktoś coś. Znowu kupisz dwie? Pięć nawet. W twardej okładce, z miękką, małą, dużą. Jako komiks. No pierwsza została zrobiona przez Ashley Vance'a, teraz Walter Isaacson i czekam, może ktoś się znów weźmie. Audiobook jeszcze. A, no jeszcze serial na Netflixie będzie na bazie książki, nie? Jest film już na Netflixie. A nie, serial już jest, Młody Sheldon. Au. Oła. Jest śliski z Jimmy, nie? Śliski. O oh boy. Pablo, bo to ciebie też tam słyszałem, jak wzdychałeś i w ogóle właśnie kurwiłeś pod nosem. Ja się załamywałem, jak to oglądałem. A był jakiś taki moment przełomowy dla ciebie, jak to obejrzałeś, nie wiem, zgniotłeś czołem biurko? Nie no, biurko jeszcze całe stoi. W sensie, co? Pół biurka stoi, sorry, update. A drugie pół? Rozjebałem. Zniknęło. Parowało. Dla mnie najbardziej irytującym momentem był początek. Pierwsze 12 minut, gdzie zaznaczyłem, że on w ciągu 12 minut sam sobie zaprzeczył, nie? Po raz pierwszy, a później strasznie mnie to irytowało, jak on mówił, że nie ma uzależnień, nie ma czegoś takiego. Gdzie to jest potwierdzone badaniami, że jest, że są uzależnienia, nie? Przecież on sam pewnie jest uzależniony, albo był uzależniony od narkotyków. On dalej jest uzależniony. Dalej jest. On najpierw mówił, że... tak samo, najpierw mówił, że branie narkotyków jest złe, później mówił, że no w sumie on jak bierze, to jest normalniejsze, nie? Pod koniec nawet tam powiedział, że właśnie narkotyki pozwalają ci, siedząc w więzieniu, zobaczyć takie fazy, jak na przykład, że tam czekoladę widzisz, nie? On dał taką anegdotę, że siedząc w więzieniu w jakiejś w totalnej dupie może poczuć się, jakby siedział w jakiejś fabryce czekolady Charlie'ego, nie? Tak dalej. Charlie'ego? No Charlie, fabryka czekolady, no. A to Willy Wonka miał czekoladę, nie Charlie, dobre. No. Ale Charlie ją potem dostał, nie? A śpiegolenty kamera. Nie, on mógł ją dostać, ale nie chciał. Jak wyglądała sytuacja? Dziwisz się? Też bym nie chciał. Co takiegoś zjeba tończącego? Jakieś kurwa upalunki utopiły w czekoladzie. Dałem ci czekoladę. Tak patrzysz, gość. Teraz tak mnie wzięło czasem pomysł na minionki, nie wziął się z upalunków. Tak mnie wzięło trochę, no. Zaraz jeszcze powiesz, że
No, ja wiedziałem na planecie faktów, że minionki to są stylizowane na dzieci żydowskie w obozach koncentracyjnych. Kto ogląda planetę faktów? Widziałem komentarze właśnie, że ludzie zwracali uwagę, już wcześniej mówiłem, ale zwracali uwagę na to, że chłopacy nie przerywali mu powiedzieć, co chce, tylko mówię, to nie jest jego, to nie jest ten content. Bo mogliby faktycznie zrobić z nim drugi wywiad jakiś, gdzie zaczęliby konfrontować jego myśli z tym, co mówi. Znaczy no ogólnie konfrontować to, co mówi, z tym, co mówi, no i w sumie daje na to, co mówi. Wtedy byłoby to, mi się zdaje, ciekawsze, tylko też spójrzcie, w jaki sposób osób reagował w momencie, kiedy już ktoś podnosi tą uwagę, że hola, chyba się zapędziłeś w niektórych aspektach. Reagował agresywnie dosyć, moim zdaniem, atakująco. Przecież, no moment, w którym Revo się przyznał do tego okropnego faktu, że ma dziewczynę 6 lat i w ogóle ona u niego pracuje, to przecież Basut nie był w stanie sobie tego wyimaginować, nie? W głowie. To jest zbrodnia. Ja pierdolę, w ogóle koncept tego, że gościu, po co ci dziewczyna? Mi się wydaje, że Basut jest po prostu takim bardzo zniszczonym człowiekiem. No, to na pewno. Nie śmiesz tego się bawić teraz? Asud jest zły, bo powiedział, że kobiety są złe. Jebać, ja lubię kobiety. Jebać, koniec Pepsi, bo nie ma nazwy. Andrew Tate, ogólnie spoko, gość z TikToka gada o biznesie. No tak, następny temat. Kamil Heher. Zostaw mnie. Kamil Heher. Właśnie ty naczelny Kamil Czpunie. Kamil Fernandez Santos. Naczelny Czpunie z naszej grupy. Powiedz mi, a ty co wyniosłeś w ogóle z tej rozmowy ich? Jakby taka rzecz, która ci zafascynowała, jak słuchałeś. Pasud jest zły, a Pepsi się kończy. Tak to poważny? Pasud jest dobry, a Pepsi się nie kończy. On nie słuchał tego nawet. Nie no, słuchałem i dwie w tej lagie i patrząc na... A o nic nie mówiłeś. Byśmy zagrali. O, okej. Okej, a Simon Tasenga, tak? No, ja teraz gram z twoim kolegą w mojej głowie. A no ale... Co ja mam wynieść z tego... No to zapytaj kolegi. Może odpowie. Zapytałem, podobno Kamil Heho jest śmieciem. Ale no, wracając do pytania, to po prostu wyniosłem z tego, nie da się z tego wynieść. No, wyniosłem, że... no, 20 dobra, złotych z portfela mamy, wyniosłem, no. No dobrze, przerwij mi jeszcze raz, kurwa. No przerwę ci jeszcze raz, bo nie graj ze mną w trary, śmieci. No bo każdy ma w dupę takiego każdorowego cwera jak ty. Nie, dobra, już wiem, z kogo kartą kredytową zrobię zdjęcie sobie na wyjeździe. Ja na szczęście nie oczekuję kredytową, tylko mam gotówkę przy sobie, nie ufam bankom. Przecież ci blika wysyłałem. Kiedy? Ty mi wysyłałem. On mi też bliknął 25 zł. Mi też przecież... Ej, on mi też przecież bliknął. Czemu ja to uwierzyłem? Jak to się nazywało? Carding? Carding, tak? Ja bardzo lubię na przykład, jak widzę... Ja często po szkole stoję sobie przy bankomatach. Czekam, aż ktoś będzie wypłacał blikiem. I szybko wtedy klikam przelew na moje konto, czy coś takiego, nie? I wpisuję ten blik tej osoby. I akurat idealną kwotę, którą on chce wypłacić. I ludzie dostajesz ten przelew blik, to tak, ludzie często nie czytają na leki. Tylko widzą kwotę, nie? Dostajesz tytuł tego blika, którego wysyła ta osoba. I tytuł jest na leki. Bliki nie mają tytułu. Jackpot, mają. Mają? Nie mają. Mają. Ale... Znaczy jak wysyłasz, mają. Jak wysyłasz telefon. Jak nie, jak na przykład też no, jest taki jeden tytuł, gdzie po prostu, nie wiem, zamawiasz sobie, nie wiem, koszulkę z AliExpress, nie? To po prostu jest tam przelew blikiem. To ja pamiętam, jak jechaliśmy pierwszy raz do Warszawy na te minionki, to ja miałem konto założone w banku, znaczy w sumie póki co jeszcze dalej tak mam. Że to jest konto podpięte pod konto mojej mamy, nie? I Kamil po prostu musiał dać tytuł przelewu za seks czy coś takiego, chyba. I jackpot. Jeszcze ja mu powiedziałem, ej, bo jednak bilety były o 10 zł droższe, to weź mi jeszcze tam dychę dolej. No okej. Tytuł przelewu, dziwki i mefedron.
No ja sobie nie mam nic do zarzucenia. Ja mi po prostu wykorzystuję młodych chłopaków do seksu. No. Tak prawda. Cała prawda. Kiedy się jednak nie spotykamy. No jo. Kamil ma sądowy zakaz na zbliżanie się do przedszkoli na odległość bliższą niż 50 metrów. No bez brzydki dlatego. Ciekaw jestem, ile osób z tego show biznesu, jakim jest YouTube, ma bardzo podobne myślenie. Bo to mi się wydaje, że to już na dzisiejszy rok nie jest udosadnione. Ja tam nie siedzę w tych fejmach i innych galach MMA. Ogólnie nie siedzę w tym internecie, jak pokazuję ci mi jakiegoś krytyna, co nie mówi po angielsku poprawnie, to wiecie, ja nie mam pojęcia, kto jest kopety, nie? Czemu osoba, którą ci pokazywaliśmy, to nie jest Freak Fighter. No, nie wiem, po prostu. To jest jeden z dosłownie najlepszych zawodników na świecie. Okej, okay, ufam. No ale mówię, no ja nie siedzę w tym świecie takim influencerowskim, nie? Przez ten człowiek by cię zabił dwoma strzałami. Dobra, Pablo, ale kurwa, mamy tu w dupie po całości. Człowieku, ciebie kiedyś zabije ten guz w głowie, który ci rośnie od dłuższego czasu i jakoś kurwa nikt tego ci nie powiedział. Pablo musiał to dodać, że on by cię zabił dwoma strzałami, nie? Boże święto. Na jednego, a nie na dwa. Pablo by nie wytrzymał, to się działo w nim od początku. Czemu tak krzyknąłeś? Pablo wstaje rano i ma taką myśl. Muszę dzisiaj Kamilowi powiedzieć, że profesjonalny zawodnik MMA zabił tylko dwoma strzałami. Że go zabiję. Myśl dnia, nie? On cię zabije, Kamil, Zamorduje. O, masz Kamil, masz awkę za gierwagę na midzie. Nie, ja nie lubię gejsa. Ja wiesz, tą awką by ciebie zapierdoli jakiś gościu? On zrobi ci z dupy jesień średniowiecza, Kamil. Co? Dalej nagrywam po sucie, czy nie? No właśnie ja staram się wracać go cały czas, tylko Pablo wyciąga mnie z tego tematu. Czemu tylko ja, Kamil? Bo ty najgłupszy. Zamknijłem, fucku. Idź tam ci paść dalej. A mogę odpowiedzieć na pytanie? No dalej. Ja się streama. Co? Miałeś 2 lata na odpowiedzenie na to pytanie, fucku. Miałem 2 lata, ale podczas tych 2 lat przeszkadzałeś mi, bo jesteś kretynem. Ja ci przeszkadzałem? No. Więc no. Jesteś kurwa inwalidą, więc jaką ci muszę przeszkadzać? Jest to do kalika. Wyobraźcie sobie, świat, w którym Uzar byłby na wózku? Kalika. Lepsze. Ej, dobra, kalika. Lepsze życie. Ładnie. Nie, dobra. No fuck, odpowiadaj. No ale co można innego wynieść z tego wiadomo, jak to, że po prostu pasud jest przeżarty tym... Tym kurwa wyniszczającym życiem i ideologią, która mu wskoczyła do głowy, nie? Poprzez jakieś tam gówna, które mu się stały w życiu. On tam starał się połączyć tego działania, że to jest jak najbardziej zgodne z tym, co lewica stara się przedstawić. Jakby mi bardzo daleko do poglądów, jakie reprezentuje partia lewica, ale Patryk, nie wydaje mi się, żeby to było to, co faktycznie oni by bardzo chcieli. Co się... Pablo? Pytam, czy się wypowiesz na temat programu Lewicy. Wow. Ale ja nie wiem, czy gruby zna cały... wszystkie postulaty Lewicy akurat. Więc nie wiem, po co go pytać. Nie? Gruby zna wszystkie postulaty alfabetycznie. A. B. C. Abo. B. A, literka B to będzie... A. Po... Bar... Baborcja. Aerobik? Co robi? Caborcja. Tak cały czas, nie? Można lecieć. No, na przykład dzisiaj? No dzisiaj tak. No dzisiaj tak jest akurat. Dziwki dobre. To się oni jaką tam oferę robią wokół tego tematu? No to jest inna sprawa, to jest kompletnie inna sprawa. No więc mi się wydaje, że jakby postulaty osób, które głosowały na lewicy, chyba nie jest to, że oni bardzo by chcieli brać wszędzie, gdzie mogą narkotyki, ruchać się z każdym i jakby tam wchodzi chyba, to się lewicowe patrzenie jest takie polityczne, lewicowe patrzenie jest bardziej nad organizacją tego, jak ma państwo funkcjonować oraz być może, znaczy no na pewno jakieś większe ugody, jeżeli chodzi o rzeczy społeczne, no więcej tych ustaw związanych z ich wszelakie rozumowanie. Nie, czekaj, rozum.
rozumowaną równością, a nie właśnie z tym, co mówiłem wcześniej, czyli no, seks, dziwki, kokaina. Dziwki, dragi, lasery. To te rzeczy, które fuck reprezentuje, no? Może zróbmy teraz coś takiego, że po prostu gruby będzie gadał przez pół godziny, bo Kamil teraz dłużej pogadał, no to mnie głowa boli. Ale faktycznie, jak Kamil długo gada, to zaczyna naprawdę długo gadać. No. Za długo gadać. Miał być chyba posłuchacie. A wy potraficie gadać? A, no tak. Wow. Okej, mądralo. Człowiek, który miał dedykowany kanał specjalny pod jego gadanie, który umarł. Na pewno bym nie rozmawiał w Empiku, kurwa, z losowym gościem o polityce. Ale ciebie strasznie zazdrośmy tego faktu, że mogę sobie pozwolić na to, nie? Że do mnie podszedł gościu i tłumacząc tak skomplikowane tematy, ja się mogę odnaleźć całkowicie. Ciebie to on boli strasznie. On chciał ci powiedzieć, że ta półka to nie jest toaleta i tam się nie sra. Dobra, ja gościu był mega miły. Kamil. Ja w tym samym czasie Kamil. Nie wiem, co zrobiłeś, Ja w tym samym czasie szukam Monopoly Breaking Bad i znajduję Waltera White'a, polskiego IRL. W Empiku. Gdybym ci tego nie pokazał, to byś nawet kurwa o tym nie wiedział, a przez to, że to zobaczyłeś, to prawie nie wytrzymałeś ze śmiechu w tym Empiku. W tym samym czasie, kiedy Kamil gadał z jakimś pucybutem na temat polityki, to ja sobie znalazłem 20 zł na tym. No, znalazłeś w kieszeni jakiegoś innego faceta. Ja dzisiaj znalazłem 20 zł w swojej kieszeni, byłem zdziwiony. O, coś nowego. No, coś nowego. Spodnie były twoje? To była moja krótka. Tak, jak była twoja? No była. Od 2023? Czwartego. Nie, czwartego nie. Ona taka fajna. Chodź za chwilę, Pablo. Kamuflaga taka ocieplana, fajna. Teraz się zamek rozwalił, przez tydzień nie mogłem wsadzić tam, nie, telefonu nie mogłem przez tydzień wyciągnąć drugiego. Czemu nie mogłeś? No bo by się zaciął zamek, a nie chciałem niszczyć to po prostu. Jaki zamek się zaciął? Błyskawiczny. Bo się błyskawicznie otwiera. A czemu nie byłeś na 18 Jezuska? Kurwa, o to obchodzi do cholery! O czym tu gadacie? Właśnie mieliśmy coś tam pasuć? Jezus Maria, nawet jesteś beznadziejny po całości. Nawet nie wiedziałem, że Faku jest tak beznadziejny pod tym względem. Zdomijmy Faka całkowicie. Bo chciałem ciebie spytać właśnie pod względem tego, jak to wygląda, bo masz takie kompetencje, by odpowiadać w tym temacie. Nie ma. Ja? Czy to, co pasuć mówił, faktycznie jest brojeniem lewicowych wartości? Zacznijmy od tego, że tak naprawdę bronieniem lewicowych wartości jest tańczenie w Sejmie, więc... Jest. Jest, jest idiotyzm. To jest idiotyzm. Tak samo jak rozwalanie Hanuki, żeby była jakaś symetria, nie? A przypadkiem lewackie wartości to nie jest oblewanie syrenki warszawskiej farbą? To jest ekologizm, to jest... To jest ekologizm. A też jest po lewej stronie, na tym kompasie politycznym. No bo ekologizm jest całkowicie normalną doktryną polityczną. Doktryną, no taką ideologią polityczną bardziej, no. A wandalizm? No dla nas to jest wandalizm. Lewicowy. Dla nas to jest wandalizm. W ogóle, co do takiej ekologii faktycznej, to mi się bardzo podoba podejście, jest taki streamer, kurwa, na Twitchu, Dante. I on mówił o tym, że jego nie obchodzi ekologia i... W tym sensie, że on nie będzie zapierdalał do roboty na rowerze, czy segregował śmieci, jeżeli to, co on wyprodukuje przez całe życie, będzie wyprodukowane w pół sekundy, tyle dwutlenku węgla, tyle samo wyprodukuje jakiś chiński po prostu wielki kurwa statek w pół sekundy po prostu swojej pracy. I na przykład Europa produkuje tylko 7% dwutlenku węgla na całym świecie. No to... A najbardziej stają w Europie w sumie tym. No to dobra. To gruby, odpowiesz mi na pytanie? W sensie? No to znaczy... No, ja znam odpowiedź na pytanie, ale znaczy no to... rzeczy lewicowej, czy po prostu pociera się tym dupskiem, żeby mieć jakieś wytłumaczenie? Pociera się tym dupskiem, no proszę cię, ten człowiek nawet nie wie, jakie są w ogóle... jak wygląda kompas polityczny? Dla niego kompas polityczny to masz północ, południe, lewica, prawica. Ci mądrzy i ci głupi. Północ, południe. Ci mądrzy i ci głupi dla niego. No tak, nie ma nic pomiędzy.
A tak jak właśnie powiedział, że on tutaj, że on się śmieje, jedzie lewicowców, a potem zwrócili uwagę, że a prawicowcy, a on że też idzie prawicowcy, bo tam Boga wyzywa. Tylko że, dobra, uznajmy, że wiara jest, powiedzmy, taką prawicową myślą, tylko że na przykład znam gościa na YouTubie, co jest turbo prawicowy, bardziej niż nie jeden prawicowy, z którego znam, i na przykład jest totalnym antyteistą, przykład A, Carioner. Ja znam gościa, co jest ultra pisowcem. Ja pisowcy się kojarzą z tym, że to są katolikami, nie? O? Takimi zagorzałymi, a gościu nienawidzi kościoła, ale tak samo nienawidzi Tuska. To, ale jedno z tych zwycięża bardziej. Jednego z tych napis. Jednak, no, ten kościół, jednak ten kościół podpuścił Jezuskowi. Nie jest to takie no to jest premierem Polski, Jezus czy Tusk? Jak w radiu była wypowiedź Tuska, on klnął. On chciał mnie zabić. A ja wiem, kto to jest, a wiesz, o kim mówisz. No, Kamil Hecho. Karol Hecho. Good job. Miałem myśl o nim, o tym. No, o sucie? Patusie. Patusie. O, wow. Ale... A? Spółgłoski podmieniłeś. Spółgłoski? Jesteś głupi. A czemu ja? Jesteś gruby i brzydki. No jesteś... Faktycznie! Dopiero teraz to zauważyłem. Zgadza się ze mną gruby, że on jest gruby i brzydki? Ale zauważ, że on naprawdę jest gruby i brzydki. No, sam się przyznał, że waży 100 kilo. Nie? Waży 100 kilogramów. Waży 100 kilogramów. Nie. A to ile? 99,5? 55. Waży 100 kilogramów! I co ty na to, Kamil? A ty powiedziałeś, że nie mówiłeś, tak? Ale... prawdę powiedziawszy, czy ktokolwiek, kto ma jakikolwiek olej w głowie, pomyślał, że ej, pasuj dobrze gada? Czy to trzeba rozwijać na czynniki piększe? No nie, no mówię ci, że... Jedyna... To są choroby psychiczne po prostu, które świat tak potraktował, że mają takie samo albo trochę mniejsze postrzeganie świata jak pasut. Powiedz mi szczerze, kto oprócz zranionych nastolatków łachych na kasę mógłby się z nim zgodzić? Dobra. Bo wydaje mi się, że... A za szybko, ja się nie zastanawiam, za szybko bardzo. Długo się nie zastanawiał. Odwal się ode mnie, płynie. Odwal się ode mnie, płynie. Spokojnie, Pablo. My z tobą. Spokojnie, Pablo, mnie by Awka zabiła. Nie, by Awka zabiła. Chcesz przypomnieć faktu, że ty masz najwięcej z nim wspólnego. Z kim? Z Awką? Pasutem? Nie, z Pasutem! Nagrywasz na YouTubie? Nie ćpa. No faktycznie. Nie ćpam, no właśnie, nie ćpam. Nie ćpa. Nie kłam. Ale czekaj, nie ćpa? Czy nie ćpa? Przecinek. Nie mów tak, nie mów tak. Nie mów tak. Był tam przecinek. Nie mów tak. Był tam naprawdę przecinek. Nie mów tak. Na pewno tam był przecinek? Na pewno zdarna tam była. Co? Przecinek. Nie, dobra, bo zobaczamy trochę z tematu. Dobra, bo zobaczamy trochę z tematu. Wróćmy do tego, że Kamil waży 100 kilogramów, okej? Waży 100 kilogramów. Ostatnie pół godziny jesteśmy w competition o schodzenie z tematu. Ja się brawurowo trzymam akurat. W sensie, jak sobie przesłuchacie tego materiału, to ja się... Będziecie się cieszyć, że ja tutaj w tym filmie występowałem. No. To swój kanał, Kamil. Swój kanał! No bo ty za... po prostu ważysz 100 kg i bardzo ciężko ci się ruszyć z jednego tematu na drugi. Zróbmy grane gadane, tylko że przez całą godzinę obrażamy Kamila. Wiecie, jakby teraz był coś w rodzaju unfunny, to... Okej, wycisz sobie tutaj kilka drzew. Jakbyś to sam gadał, nie? I miałbym nie mało. Żart, no bo gruby ma na Discordzie nick Klipa, nie? Klipa. I on go właśnie wyciszy i powiedział, że musiał wyciszyć pewne drzewo. Klipa to też kiedyś była moneta w Chorwacji. Tak? No. Śmieszny by było, gdybyś spółdzielił wózek inwalidzki faku z uzorem, wiesz? No, ale dlaczego ja? Mieliby. Ja po prostu tak spójrzałem. Stój. Kamil właśnie powiedział, że o, jest osobą najbardziej trzymającą się tematu. Kamil? Będąc obiektywnym, w sumie to byłoby zabawne, bo osoby na wózku są zabawne. I walizkim.
Wymień jedną. Mamon. Mamon. Mikrocypek. On zaraz wejdzie na Facebooka i będzie szukać się coś znajomy kogoś na wózku i będzie mówić po prostu imię i nazwisko po kolei tej osoby. Nie, no, dobra, no, spokojnie. No weź tą monetkę, no. Dobra, wracając do Maxi, czy Maxi Cypka. To Maxi Kinga zniczyła. Maxi Cypka? Maxi Cypka? Weź tą monetkę, no wiesz. Jak ty powiedziałeś? Maxi Cypka. Czemu? Czemu Maxi Cypka? No bo chcę wrócić do Patusa, do Pasuta. To wróćmy do Pasuta. Ja bym ogólnie, wracając do Patusa. No, wracając do niego, kiedyś chyba jeżeli był w TV gry, chyba jeszcze wtedy, nagrał film a propos tego obrzydliwego materiału a propos graczy od tej grupy. A film był w TV gry? Co? Nie. Head! Wcześniej. Head nagrał, gdzie Pasut występował, bo komentował Head. Czaisz? Jak powiedziałeś, Head wystarczyło. Albo, czekaj, Pasut był w Abstra. No to... Okay. Czekaj, no? Nie powiem. On był w Abstra i... Przestańcie! Właśnie nie wiedziałem, skąd go kojarzę. Kurde. Nie, bo nie pamiętam skąd był. I oceniał najobrzydliwszy materiał na Abstra a propos graczy. I myślałem, że okej. Okay, to jest pik Pasuta w momencie, kiedy zaczął walić żartami, że walenie młota to jest... Nie zgadniesz! Mogę powiedzieć to słowo, czy tak średnio na twoich odcinkach? Masturbacja? Masia, ale zrobić z tego żart. Kamil, stworzyłem cię w grze komputerowej, chciałbyś zobaczyć? W Simsach? Podobnie. Chciałbyś. Hello! A mnie... Co zobaczę? Kurde, ale jazda, nie? Strasz, no dobra, palec jak będziesz. Dobra, ale zobacz. No widzę. Hello. Spoczyłem ci w grzegu. A pokaż tamtego poprzedniego. Czuję się jak jakiś starszy brata, bo ojciec, który dostaje beznadziejną laurkę od córki. A ty masz kamień szelki. Ja teraz się mam ci pochwalić za to, że mnie zabiłeś po prostu w grze. Co to jest za gra? Papa Louis Arcade? Dobra, super, nie? Ale przypominam, że to szkołę. No i... Nie, dzisiaj był... A jutro piątek, to jutro trzeba na Indyka iść do Ikei. Co? O, tak, trzeba, ja jutro trzeba iść. Trzeba iść no, jeszcze wieczorem poszukać, kurwa, jedzenia pudełkowego w Żabce na promocji, nie? Z jajkiem obowiązkowo. Z jajkami. Jajko z ramenem, nie? Jajko z ramenem piątek trzeba kupić. Jedzenia Indyka początek. Dobra. Coś ma jeszcze jakąś myśl? Nie będę fucka pytał, bo fucku jest beznadziejnym w takich rozmowach. Au. No jak nas wszyscy co mogli powiedzieć, to powiedzieli, nie? Nie wiem, ja na przykład nie rozumiem trochę jak można po prostu zapierdalać do Ikei na Indyka, nie? No. Okej.